Cześć! Witam Was na kanale Wiatrak TV. Dzisiaj porozmawiamy o 10 rzeczach, które mnie zdziwiły, jak przyjechałam do Holandii. Zapraszam Was do oglądania! Pierwszą rzeczą, która mnie zdziwiła po przyjeździe do Holandii, jest niezasłanianie okien. Holenderskie domy mają wielkie okna, które zazwyczaj nie mają firanek czy zasłon. Za to milion pierdół na parapecie. Kiedy mieszkałam jeszcze z Polakami, mieliśmy zwyczaj zasłaniania okien po zmroku. Kiedyś przyszedł do nas Holender i powiedział, że jeśli nie mamy nic do ukrycia, nie powinniśmy tych okien zasłaniać. Druga sytuacja, która mnie zdziwiła, jest uśmiechnięte społeczeństwo. Oni wszyscy są tutaj uśmiechnięci i zadowoleni. Kompletnie nieznajoma osoba na parkingu pod sklepem może się do Ciebie uśmiechnąć i powiedzieć cześć. 3. Nie zdejmowanie butów. W polskich domach kompletnym nietaktem jest wejście do czyjegoś domu w butach. Tutaj jest to raczej normalne. Mimo tego, że mieszkam tutaj już tyle lat, do tej pory nie wiem, kiedy mogę wejść w butach, a kiedy nie. 4. Rzecz, która jest dla mnie dziwna, to jest świętowanie różnych rzeczy. W sensie takim, że jeśli ktoś z domowników albo kończy szkołę, albo ma pełne urodziny, czy w domu urodzi się dziecko, oni wystawiają w ogrodach różne dekoracje związane z tym. Jeśli chodzi o zakończenie szkoły, rodzice wywieszają plecak ucznia. Jeśli chodzi o urodziny, no to będą tam balony albo jakieś girlandy. Jeśli chodzi o narodziny dziecka, zazwyczaj znajdziecie bociana z różowym bądź niebieskim tobołkiem. Następną rzeczą są pokrojone warzywa w sklepie. Moja mina, kiedy zobaczyłam pierwszy raz świeżą, pokrojoną cebulę w opakowaniu, musiała być niezła. W Holandii w sklepach normalne jest, że znajdziecie pokrojone świeże warzywa, mieszanki warzywne, na przykład do dań chińskich czy włoskich, ale też znajdziecie różyczki brokuła bądź kalafiora. 6. Niksen albo bankhange. Niksen oznacza nic nie robienie. Bankhange, leżenie na kanapie, oglądanie telewizji. W polskim języku nie mamy słowa na, jednego słowa na te rzeczy. A może by się przydało? 7. Ulice czerwonych latarni. No, jest to raczej atrakcja turystyczna. Nie wiem, czy Holendrzy są raczej zadowoleni z tego powodu, ale w Polsce tego nie mamy. 8. Miliony rowerów. Król i królowa poruszają się na rowerach do pracy. Ich dzieci na rowerach do szkoły. Tutaj jest miliony rowerów. No ale oni mają więcej ścieżek rowerowych niż chodników. 9. Domy na wodzie. Nigdy wcześniej nie widziałam domów na wodzie. Ale tutaj w każdym większym mieście na pewno jakieś znajdziecie. Ostatnią rzeczą, która mnie zdziwiła, są imprezy. Domówki w Polsce zdecydowanie różnią się od tych, które są w Holandii. Organizatorzy takich imprez zazwyczaj wystawiają wysokie stoły, przy których można stać. Oprócz tego jest tam piwo, koreczki, paluszki i krakersy. Ogólnie nie często chodzę na imprezy, ale te, na których byłam, zdecydowanie się różnią od tych, które są w Polsce. Okej, to by było na tyle. Jeśli Wam się podobało, zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał. Zapraszam Was też na mojego Instagrama. Cześć!